szczegółów dotyczących umowy nie mogę zdradzić, natomiast krótko postaram się scharakteryzować projekt. Może to odpowie na Pana pytanie. Przewozy będą dotyczyły zasileń z Babimostu do Zbąszynka, czyli będziemy zasilać surowce do produkcji wyrobów gotowych. Odległość pomiędzy miejscem załadunku a miejscem rozładunku to 14 km. Dziennie ta ciężarówka będzie realizowała 14 takich tras, tygodniowo 70, miesięcznie około 300. Wolumen dzienny w takim szczytowym momencie, jeśli chodzi o zapotrzebowanie, będzie wynosił nawet 100 takich transportów każdego dnia. Także tyle na temat projektu mogę powiedzieć. Może dodatkowo odnośnie samej infrastruktury dotyczącej ładowania, będzie ona zapewniana przez IKEA i w tym przypadku my jako Raben Transport zapewniamy ciągniki siodłowe kierowców oraz naczepy do realizacji usługi transportowej. Generalnie jeśli chodzi o ten projekt, pierwsza ciężarówka powinna rozpocząć swoje działania już w przyszłym miesiącu. Kolejne planujemy w pierwszym kwartale przyszłego roku, a ostatnie powinny pojawić się w połowie 2024. Także to, ile tych ciężarówek będzie realizowało ten projekt, będzie zależało od tego, jak skutecznie uda nam się je wdrożyć i czy przy okazji uda nam się zoptymalizować proces, czyli zmniejszyć ilość jednostek transportowych realizujących go. Ja osobiście uważam, że jeżeli mamy rozmawiać o zeroemisyjnych ciężarówkach, czyli 100% redukcji CO2, to jest to przyszłość. Natomiast przed nami ogromne wyzwania związane chociażby z zasięgiem tych samochodów, prawda? W tej chwili mówimy o około 300 km, jeśli chodzi o jedno pełne ładowanie, ale liczymy na to, że tak jak w przypadku samochodów osobowych będzie to ewoluowało i zasięgi z każdym kolejnym rokiem będą się zwiększały. I równolegle też infrastruktura powinna, jeśli chodzi o stacje ładowania, powinna nadążać za rozwojem tej technologii. To są dwa kluczowe czynniki, które miejmy nadzieję przy masowej produkcji przełożą się też na obniżenie kosztów tejże produkcji i finalnie na cenę końcową auta. Także według mnie to jest jak do tej pory najlepsza możliwa odpowiedź, jeśli chodzi o redukcję CO2, która w 100% zagwarantuje nam redukcję dwutlenku węgla. Jesteśmy gotowi do rozwoju tej technologii i też kolejnych inwestycji pod warunkiem oczywiście zainteresowania naszych kontrahentów tymi rozwiązaniami. Sami nie zrobimy tego, na pewno tu jest wymagana wola współpracy i partnerstwa z naszymi zleceniodawcami. Także niezależnie od tego też obserwujemy inne technologie, które mogą istotnie wpłynąć na dekarbonizację, jeśli chodzi o transport ciężki. Dużo mówi się w ostatnim okresie o paliwach HVO, które na razie na rynku polskim nie są jeszcze dostępne, ale koncerny, chociażby takie jak Orlen, inwestują w infrastrukturę do produkcji tego paliwa. No i zależnie od tego, w jaki sposób ono będzie produkowane i jak wielką niskoemisyjność będzie zapewniało, rozważamy również działania w innym obszarze. No, kolejnym takim, o którym moglibyśmy też porozmawiać, jest kwestia biogazu, prawda? Też jest to rynek, który raczkuje na razie, jeśli chodzi o rozwiązania dotyczące transportu ciężkiego. Ja osobiście nie znam żadnego, no, ale też mówi się o tym, że może gdzieś docelowo będzie to jakaś gałąź, która może nam ten obszar dekarbonizacji zasilić.